Książka jest jak ogród. Każda książka kwitnie, rozkwita w naszej wyobraźni ale i w każdej książce ukryte są tajemnice, tajemnice, które warte są odkrycia. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, jeździłem do mojej babci na stary, gęsty, zapuszczony, zaniedbany ogród, ale ten ogród chociaż był taki dziwny, niedostępny, e, e, niezadbany przez człowieka, to w tym ogrodzie kryły się prawdziwe tajemnice. Zapuszczałem się tam w ten gąszcz z książką, siadałem w swoim e, ulubionym miejscu, zaczynałem czytać. Zdarzało się też, że nawet e, jak były to książki podróżnicze, e, to robiłem sobie na karteczce mapę i wyobrażałem sobie, że ten ogród to są właśnie miejsca, e, które bohater książki ma odnaleźć, odkryć i odwiedzić. Tak pobudzają swoją wyobraźnię w tajemniczym ogrodzie mojej babci. Być może właśnie dlatego dzisiaj także zdarza mi się pisać książki podróżnicze. Wyobrażając sobie, że przedzielam się tym przez ten gąszcz z mapą albo i bez mapy i odkrywam tajemnice tych niezwykłych miejsc. Kiedy pisałem Wombata Maximiliana, to początek całej serii książek podróżniczych o wombacie, zwierzątku pochodzącym z Australii, które marzyło o tym, żeby podróżować. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, tak właśnie sobie wyobrażałem, że to będzie taka podróż w nieznany. Podróż, która ma pomóc i mnie raz jeszcze przeżyć niesamowitą przegodę w, w wielkim ogrodzie, jakim jest tym razem świat. Pozwoliłem Wombatowi wyruszyć w podróż do Butanu, do Królestwa Grzmiącego smoka. Królestwo Grzmiącego Smoka nie zostało przeze mnie wymyślone. Naprawdę to miejsce istnieje. To malutkie państwo leżące w Himalajach, najwyższych górach świata. Miałem tam szansę, okazję wyruszyć z wyprawą National Geographic wiele, wiele lat temu. Z tej wyprawy przywiozłem wspaniałe wspomnienia. Przywiozłem też dokumentację w postaci. Zdjęć, filmów. Potem tę historię, którą, którą sam przeżyłem w Butanie, opowiedziałem w zupełnie nowy sposób. Tę wyprawę tym razem wybiera się właśnie malutkie stworzenie. Miłośnik podróży marzący o odkrywaniu świata Wombat. To zwierzę na co dzień mieszka w Australii, ale tym razem dzięki umiejętności, wspaniałej umiejętności kopania tuneli, e, przekopał się pod oceanem i wyszedł w najwyższych górach świata, na zupełnie innym kontynencie w Azji. Wombat Maksymilian rozpoczyna swoją podróż. Kiedy dotarł do Butanu, e, pomyślał sobie tak, e, no trzeba by było tutaj poznać jakichś nowych przyjaciół. No i trafił na muła. Muła Sangaja. Muła Sangaj okazał się być lokalnym przewodnikiem, tylko że lepszym był przyjacielem niż przewodnikiem, bo kierunki mu się od razu pomyliły i z tego wyszła naprawdę niezła heca. Ale no cóż, czasami tak jest w ogrodzie, że się zgubimy, po to, żeby odnaleźć nową drogę do celu. No i być może nawet, nawet zmienić cel. Kiedy wombat dotarł na miejsce, okazało się, że tym krajem, Butanem, rządzi jego wysokość smok. Ja wiem, że takie smoki ze skrzydłami to chyba nie istnieją, przynajmniej ja nigdy takiego smoka nie spotkałem, takiego ze skrzydłami, ale tego smoka, władcę, jego wysokość smoka poznałem. Osobiście. No i Wombat też chciał go poznać. E, kiedy usłyszał o tym, że tam mieszka Smok, pomyślał, muszę Smoka poznać osobiście. A jeszcze bardziej chciał tego dokonać, kiedy okazało się, że ów Smok według legendy e, ma receptę na szczęście. Wombat chciał poprosić Smoka, po tym jak się z nim zaprzyjaźni, o tę receptę i chciał ją zabrać ze sobą e, do Australii, by podzielić się tą receptą ze zwierzętami. A i ludźmi, żeby i oni w Australii byli tak szczęśliwi jak mieszkańcy Butanu. Coś musi być na rzeczy, bo rzeczywiście, moi drodzy, mieszkańcy Butanu uchodzą za najszczęśliwszych na świecie, a władca Butanu, jego wysokość smog, mało brakowało, a dostałby nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla za pomysł, by na koniec roku nie mierzyć pieniędzy w kasie, tylko szczęście narodowe. Coś więc chyba jednak jest na rzeczy, i rzeczywiście warto było wyruszyć w tę niezwykłą podróż w poszukiwaniu smoka, jego wysoko, wysokości smoka w Butanie. Tak więc wombat wyruszył w tę podróż, e, odkrywając e, wszystkie te miejsca, które i ja wcześniej miałem okazję zobaczyć. Ja muszę powiedzieć, że wombat nie tylko podróżował e, pieszo a, lub, lub przykopywał się, e, ale także zdarzało mu się czasami. Odlecieć i to całkiem dosłownie. Moi drodzy, w Wombat Maksymilian nauczył się latać, więc i ja, żeby pisać odlatowe książki, musiałem się tego nauczyć. No, sami zobaczcie, jak czasami wygląda praca pisarza. Proszę bardzo.